Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku ze Spora. Nazywam się SafeMod. Pierw oczywiście historia. Co się tutaj działo? Czyli wyszliśmy z morza, rozwaliliśmy na start pierwsze tutaj stworzonka, ewoluowaliśmy i zabiliśmy kolejne dwoje stworzonek, w międzyczasie zdobywając mózg i kompana i mnóstwo innych aspektów. I później zabiliśmy kolejne dwa stworzenia. Aktualnie wyglądamy w ten oto sposób. Jak pamiętacie, chciałem przemienić też te rączki, ale niestety mojej kompanki tutaj nie ma. Mój dom został przeniesiony gdzieś w tamte rejony, a tutaj latają nieprzyjaciele. Więc co by na to, żeby ich tutaj troszeczkę pogonić? Dawajcie na nich, szóstrze, co i sobie myślał? Latają tak osoby tutaj zwiedzać. Zjedziemy ich po całości. Nie mają z nami najmniejszych szans, oni dobrze o tym wiedzą na pewno. Haha, tak o to chodzi. Kilka strzałów już po was. Nie macie najmniejszych z nami szans. Pamiętajcie o tym. Dostaliśmy więcej zdrowia znowu. O, co się stało? Mózg kolejny nam przyrasta. Tak, tak, to jest to, ja to wiem. Wiem, będziesz mądrzejszy. Ty mądra bestia już. Ojejku. Ten mózg ma nawet już wielki. Twoja łepetynka, nie wiem czy to pomieści, szczerze mówiąc. Bo ja trzeba ci dać większą tutaj komórkę. Czemu twoje oko jest zamknięte? Twój stwór wygląda wspaniale. Twoje stado może liczyć teraz dwa stwory. O to chodziło właśnie. Mam 29 życia. Bardzo dużo wam powiem, jak na ten poziom rozgrywki. I to mi da wiele różnych możliwości. Ale pierw, pamiętam, że tutaj został mój stwór jeden. Tak, jest jeden stwór, który tam został. S-Safe Mode, wersja trzecia. I spróbujmy się z nim zaprzyjaźnić. Oczywiście to jest nasz stwór, więc uda się nam na pewno. Dlatego nawet nie ma co się tutaj przejmować tym, że mogłoby się nie udać. Zawsze to się udaje, przecież to jest nasz człowiek, jak się mówi. Dobra, więc teraz już z trzema osobami w zespole i z takim wielkim młotem z tyłu, no, pokonamy każdego przeciwnika. Tydzień następny neutralnie, więc ciebie zostawiam. Tak jak powiedziałem, teraz będę się starał bić bardziej tych wszystkich, którzy są źle nastawieni do życia, są agresywni i przez to są B ludzie, na przykład ci. Oni są lepiej rozwinięci, widzicie, mają fajne rozwinięcie i widać, że grają zespołowo, bo zbierają się w kubkach po trzy osoby. O, ten jest sam, więc ty polecisz jako pierwszy. Żeby oczywiście dostać baty od nas wszystkich. Odsuńmy się w tył. W tył się odsuwamy. Teraz z tego spróbujemy pojechać. Dwójeczka. Szarżujemy wszyscy. Jedziemy. Teraz on już poleci na nas, więc od razu odwrót i lejemy kolejnego. Tak, nie macie za nich żadnych szans. Wersja trzecia, wersja trzecia, w porządku. Zjedźcie coś teraz. Oj, mamy nowe chwytaki. Bardzo fajnie. Ale one kosztują 150, troszkę sporo one by kosztowały. Teraz tak. Czy możemy wlecieć na wszystkich... Ej, czemu ty zjadłeś sobie owoce? Ty jesteś agresor! Agresor jedzą tylko mięso! Oj, coś mi odepchnęło jakby. Tam nasz kolega potrzebuje pomocy jak najszybszej. Więc szybko go dobijamy i musimy teraz jemu pomóc. I zdobyliśmy znowu więcej życia, więc o to chodzi. I dobra, i zabiliśmy wszystkich z tego też gniazda, więc haha. Więc macie przyjechane, tyle wam powiem. Okej, nowe chwytaki, bardzo fajnie. I tutaj co jeszcze zdobyliśmy? I nowe chwytaki, tak? Czy to są były nogi bardziej? Nie, chwytaki również. Krótkołap. A nie wiem, czy to już mam, czy nie? Tak troszkę dziwnie to on pokazuje, wam powiem. I tak można się pomylić niekiedy, czy to już się ma, czy tego się nie ma w ogóle. Wy jesteście jak nastawieni? Neutralnie. Żyjecie oczywiście. Według teraz zasady. Teraz Sej przyjmuje nową zasadę. Oczywiście w stadzie, znaczy w epoce plemienia. W fazie plemienia to się pewnie zmieni. Ale na razie spróbujemy być bardziej grzecznymi stworzonkami. O, ty jesteś niegrzeczny. A skoro jesteś niegrzeczny, to pogadajmy inaczej. To będzie mieć dużo kości koło siebie.
Oj, ci też są niegrzeczni, widzę. Ale co chyba ci sami? Nie, to jest jakiś inny, chyba zwiedzali coś. Nie wiem, skąd byście się wzięli. A nie, wy rozwalacie to plemię chyba całe. Tak, ciekawe jak wam pomożemy. Czy wy troszeczkę nam tutaj musicie też pomóc? Byliście bardziej nastawieni na nas. Wy jesteście ciągle neutralni w stosunku do nas. Ale spoko, spoko, my was nie chcemy bić. Nie, 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 my jesteśmy z wami. Spoko. Spoko, luzik, jesteśmy kurczę bardzo przyjaźnie nastawieni. No bo nie wszystkich, ale jesteśmy przyjaźnie nastawieni na pewno. Okej, ty teraz giniesz. W takim razie i z ogona go z całej pety wywalimy. Wydawało mi się. Okej. Zjedzmy go oczywiście. Zabijmy teraz tego, co pilnuje gniazda im. Czyli ciebie. I teraz przylećmy już wszyscy przez na pomoc tutaj. Mają szarżę. No właśnie, tego się obawiają, że mają szarżę. I przylecę tutaj im na pomoc. A ja się sprawia drastycznie. Ale chyba pokonali ich. Dobra. Stałem z jednej osoby zmotoryzowania od nich. Jedzmy teraz wszyscy. Jedźcie, 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 jedźcie. Nie wiadomo, kiedy ktoś tutaj przyjdzie do nas. Co to jest? Oh the fuck! Jaki grubasek tam jakiś jest. Zaraz do niego pójdziemy, zobaczymy go przynajmniej. Koło gniazda już jesteśmy niedaleko, więc spoko, nie ma żadnego problemu. Możemy sobie tutaj pospacerować kawałeczek. O, kolejny cios. Kurczę, mamy mnóstwo bardzo fajnych już upgrade'ów dla nas. Ale ja wiem, że pupy drugie nie będę miał, żeby je wykupić wszystkie. A dopiero jest połowa prawie tego stworzenia. O, jesteś, przyjacielu. Dobrze, przepraszam ciebie, że cię musimy lubić. Ale chciałem to wykonać, to zadanie, ale nie udało mi się. Czyli gdzieś jeszcze jakiś jeden osobnik musi być z tego gatunku. No dobra, sprawdźmy tutaj na górze. Jak go nie znajdziemy tutaj na samej górze, to najwyżej odpuścimy sobie. Ten gatunek nie będzie przez nas rozwalony. Troszkę szkoda wam powiem, bo to tylko jeszcze jest jedna osoba i gatunek mielibyśmy cały z głowy. I to jest, kurczę, dosyć istotna sprawa. Bo chodzi o tą nagrodę. Ta nagroda dosyć jest istotna dla nas, bo możemy wtedy sobie troszkę się bardziej rozwinąć. Ach. Ach, to moje gardełko. O. Poznajcie pana? Pewnie ciągle jest na nas wkurzony. Nie uciekaj, bo nawet nie podchodźmy do niego. Nie, nie. Ty wcale nas nie chcesz zabić. Nie, wcale. Pozytywnie nastawieni, dobra, pozytywnie nastawieni. Ty negatywnie. O, samotny zegar. Zegar, coś, co to masz? Jaki to masz nick dokładnie właśnie? Kiedyś próbowałem wykminić właśnie jak się nazywa. I to właśnie nie wiem. Dobra, ale stąd się odsuwamy, bo nie chcemy mieć spotkania z tym wielkoludem. A to są chyba nasi już, tak. Nasi są zaraz obok. Sporo kości też w okolicy jest, więc zbierzmy te kości i wtedy pójdziemy się rozmnażać. Jaka wszyscy są happy. Sejfpot przyszedł. Cześć, cześć, impreza! Będzie balanga teraz. Muszę przemienić ułożenie tego naprawdę, muszę to przełożyć. Wygląda to komicznie. Teraz wszyscy kopią i co powstaje? Rozumiem. Większe gniazdo mamy teraz. O to chodzi. No dobra, spoko, mamy większe gniazdo. Cieszymy się razem z wami. Teraz oczywiście zbierzmy tych kości pierw. Można się przydać. Szarża, no. Z tego tak nie korzystamy, trzymując. Bardziej interesuje nas chyba cios. Dobra, teraz wezwijmy sobie naszą koleżankę. I trzeba się rozmnożyć. No, kto? Tutaj ty tam z końca samego. 37 harców masz. Sporo. Ojej, tu były jeszcze kości. Tam były kości. Kurde, jak ja ślepy jest naprawdę. Chociaż tak się jak będę miał sporo do rozbudowy, więc nawet nie wiem, czy bym zdołał sobie inne jeszcze pozbierać. No i dobra. Teraz uwaga, zdążę jajo, szykujcie się. Jest jajko, ale malutkie. O, urosło. Wow, jaki bojer. Nie, to jest mocne. To jest super w tej grze.
No, możemy latać już. Tu mamy zdrowia więcej. Tu mamy poziom, jak widzicie, czwarty. Tu mamy trzeci, ale kosztuje dwa razy mniej. A tylko jest różnica jednego poziomu zdrowia. Więc tak o, to sprzedamy. Weźmiemy sobie na razie ten poziom zdrowia. Ok, jakoś poszerzmy maksymalnie. Tak to będą nasze różki takie piękne. Dalej, co tu możemy upgrade'ować? Rączki może. Tutaj, cios 3, zdrowie 3. Nie w ten sposób, nie w ten sposób. Masz się upgrade'ować, żebyś się rozciągał. Dobra, jest w porządku. Aha, wiecie, wiecie co? Pierw to odepnijmy. Do karku przypnijmy to bardziej. I obróćmy ten oto sposób. Teraz to jest do karku przypięte. Tak, dobrze mówię, że to jest do karku? Tak, to jest do karku przypięte. Więc teraz to nie będzie wyglądało tak komicznie jak przedtem. Dobra, powiedzmy w ten sposób. Tylko się nie będzie ruszało. To będzie troszeczkę ból z tego powodu, no ale dobra. Więc jeszcze raz. Zabierzmy chwytaki. Okej, okay, ta się udało. Zamontujmy chwytołapy. Są teraz olbrzymie, one wiem o tym, ale to właśnie o to chodziło. Teraz tak, mam nową otwór gębowy, jest nowy otwór gębowy. Dobra, wiecie co? Przy okazji już uświadomiłem sobie jedną ważną kwestię, że nie podwajają nam się efekty, które tutaj mamy. Czyli jeśli to ma dla nas cios, to jak będziemy, jest tutaj cios i zdrowie, to jak damy to obok, to wcale nam się nic znacząco nie zmieni. Cios jest większy na 4, ale marnujemy punkty. Tutaj widzicie, położyłem nowy cios. I co to nam zmieniło? Szczerze mówiąc? Prawie, że nic. Oprócz, że walimy teraz jak wariaci. Więc to sprzedajmy. Zabudujmy sobie to na jeszcze lepszy. Czyli jeszcze dodatkowe zdrowie. Ale znowu właśnie pojawia się problem zdrowia. Gdyż jest większe zdrowie. Ale nasze łapki też mają zdrowie. To jest troszkę głupio rozwiązane, bo teoretycznie powinno to bardziej tutaj współgrać z tym wszystkim. Czekajcie, to chcę troszeczkę bardziej kolce sobie rozwinąć. Tu byśmy mogli taki młot sobie zrobić do ręki nawet. Dobrze rozumiem. Bo tutaj tak zamontował jakoś sensownie. Byłby młot do ręki wtedy. Fajne, fajne. Ale w takim razie pójdę w ten sposób. To będzie tylko dla estetyki. Tylko to montować. Cios, cios, cios. O, ty masz cios przecież. Ła, przepraszam was bardzo. Więc w takim razie to jest typowo estetyczny blok. Dla mnie przynajmniej teraz. Jakieś ładne kolce, żeby te mi wyszły. Dobra, możesz być. Oczywiście większy. Tutaj cię zmniejszę. Jeszcze troszeczkę większy. No w porządku. To jest tylko i wyłącznie estetyka typowa. Ty również robisz tylko za estetykę. Czyli piękne rogi do nas wracają w takim razie, bo jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie efekt estetyczny. To mi nic w walce nie pomaga. Dalej. To mi zwiększa cios do poziomu trzeciego. Sprinta nie mam aż takiego dużego, ale dzięki temu mogę zastosować otwór gębowy. Ugryzienie mam aktualnie na trzecim, teraz będę miał już na poziomie czwartym. Więc montujmy swój otwór gębowy. No, zmniejszmy go troszeczkę. Dobra, tak skurczmy go, podnieśmy do góry. Pokaż się teraz. Bardziej otwórzmy, bardziej ząbki chcesz pokazywać. Powiedzmy tak średnio. Może tak wysunę troszeczkę bardziej swojego szczękusie. I powiedzmy w ten oto sposób. Teraz tak o. Uśmiechnij się, bym prosił ciebie. Przepięknie, to zrobiłeś po prostu. Zaraz zaśpiewaj coś. No, śpiew to ci po prostu wychodzi chyba najlepiej z tego wszystkiego, co teraz masz. Dobra, oczko jakieś chciałbyś inne. To nam nic nie daje do miarę dosłownie efektów, te oczy nie mają, więc zostawmy może je. Kopytka dajmy ci nowe, w takim razie.
stać nas teraz już, tylko się pozbyliśmy tamtych rzeczy, to stać na, na takie podstawy, które przy tym nie mogliśmy sobie dojść, bo teraz po prostu nie mieliśmy takiej nawet możliwości, żeby je sobie wziąć. Dobra, i to na tyle z naszych upgrade'ów. Chyba, że typowo estetykę sobie jakoś damy. Typowo skrzydełka. Albo coś do skakania może lepiej. Zdrowie, 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 urok. Gdzieś widziałem to skakanie, jakiś upgrade. Ale nie pamiętam dokładnie gdzie. Sprint. Gdzieś tutaj kurczaczki on jest. Skok. I szybowanie. O, tutaj jest skok. Dobra. Skok, skok. I urok. Okej, dajmy ci takie skrzydełka z tyłu. Oczywiście tak na samej dupie. Nie, tutaj ci dajmy skrzydełka. Nie będziesz z nich prawie korzystał, od razu ci to mówię. Bo, no... Nie, ty nie jesteś do tego stworzony. Nie ukrywajmy. Dobra. Taką ważkę z ciebie stworzymy. Dobrze. Bardziej tak, o. Może, wiesz co, może dajmy to bardziej... Chociaż nie, będzie chyba w porządku. Dobra, dostałeś swoje skrzydełka, pójdziecie do mnie może je na inne. Więc ty jesteś piękny, tak. Piękny jesteś. Okej, więc wracajmy teraz do rozgrywki. Bo przecież o to tutaj bardziej chodzi, a nie o stworzenie naszego stworka. I teraz znowu jajo i wszyscy się docieszyli, bo powstajemy. Nasze rogi wróciły, każdy happy, bo rogi wróciły. Ja muszę nie bekać. Coś nowego przyszło nam? Czy w skoku? Nie, chyba nic. Ale możemy skakać i latać, latać, pseudo oczywiście latać możemy, bo to nie jest jeszcze latanie takie fest. Ale dobra. Te latanie ma swoje plusy, wam powiem, bo wtedy możemy szybciej pokrywać przestrzenie takie dalsze. I to naprawdę jest przydatne. Cześć. Chciałem tylko zobaczyć, kim wy jesteście. Okej, okay. Dziękuję bardzo. I... Tam zostawimy jeszcze kości koło domku. Pamiętam o nich. O, negatywnie nastawieni. Nawet mają to samo paszczę co my. Ej, oni mają więcej domków tutaj nawet. Dobra, zaatakujmy ich w głównej ich siedzibie. Bo tutaj jest tylko, są dwa stworzenia. Więc spokojnie ich pojedziemy. Dobra, teraz tego jeszcze raz pojedźmy. I pięknie. Tam potem kolejny, tam z tyłu jak jest. Szybko jedźcie, jak macie możliwości. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, nie mogę nas pojechać. Nasz kolega zginie? Nie, zginie nasz kolega. Nie ma szans. Nie. Jedź szybko, jedź. Aj, niestety, ale nas pojechał. Pojechał nas. Wszyscy nasi ludzie zginęli. Oczywiście wygraliśmy to, no ale niestety mój stworek padł tą walkę. No cóż, nasza śmierć w fazie stworzenia. Tak, ucz się teraz, że nie wolno ci tak ginąć, ty mały, chamie mały, tak, ty mały. A właśnie, to a propos zbierzmy sobie te kości, co były tutaj. Tutaj zapomniałem przy tym, jak dostaniemy tutaj lepsze skrzydła, to wtedy wrócimy jeszcze raz do ewolucji. Dostaliśmy nóżki z szybkością, ale to jest nam niepotrzebne. A tutaj co dostaniemy? Oczko. Okej. Okay. Gdzie tam te stworzenia były tylko? Bo kurczę, za bardzo pamiętam. Chyba w tym kierunku poleciałem. Was odkryłem. Czyli tam dalej te stworzenia będą. Aha, czekajcie. Bo widzę, że nam brakuje jednego towarzysza do zabawy. 31, 37, dobra. Wszyscy mają 31. Tu i tu. Zaprzyjaźnić się trzeba z nim. Cześć! Chcę być twoim kolegą! Ej, ty się nie bój! O! Steroidy! Fajny bajer! Wam powiem. Nie pamiętam tego z zespołu jak grałem kiedyś. Już taki efekt był. Dobra, chcę kolegę do zespołu, więc chodź ze mną. I idziemy pomścić naszych braci, bo to oczywiście nie ja zginąłem, tylko nasi bracia, jak zawsze zresztą. Po prostu jak ja mogę zginąć, jak ja teraz to właśnie tutaj rozmawiam. Sprint, biegniemy.
Wiesz co? Ten sprint ma mało wspólnego z tym, jak to powinno wyglądać. A tutaj was nie ma. Okej. Ale dobra, wiecie co? Mam głupie wrażenie, że to jest to miejsce, gdzie ja zginąłem. I co? Zginąłem i co? Wygrałem od razu z nimi, tylko po prostu tego nie widzę. Tak to mam rozumieć? Nie, to nie byliście wy. Ale wy jesteście mocno rozwinięci, widzę. A że bije tylko tych negatywnych, więc powinienem was pojechać. Z tego wynika. Ale może się tutaj rozejrzyjmy troszeczkę. Może znajdziemy kogoś negatywnego, ale mniej z dużą ilością hapsów. O, ci są negatywni, tylko mają mniej hapsów. Może nimi się pierw zajmiemy. I pierwsze co, trzeba jakoś ich zaatakować tak, żeby nie byli wszyscy koło siebie. Myślę, że ta sytuacja będzie chyba najlepszym wyjściem. Szybko jedziemy. Dwóch trzeba pojechać od razu. Czekajmy, w tył. Dobrze, atak cały czas. I w tył. Chodźcie. W tył. Uciekajmy, dobra, jest w porządku. Dwóch padło. Oni się nami zainteresują oczywiście. Ale jeszcze mamy chwilę czasu, żeby tutaj dwóch zaatakować. Musimy pięciu ich zabić. Nie raz kolejnego, dawaj, gryź go po tej jego, w jego ogonie. Wyrwij mu ogon. Dobra, zjedzmy sobie troszeczkę, najemy się tym i zabijmy im malucha. Pierwszy za. Tak, zrobicie malucha, jest chyba najprostszy, żeby po prostu zakończyć tą walkę, jak jest ich, no sporo, były trzy osoby. Maluch też zadaje normalne obrażenia. Onaż mózg się zwiększa jeszcze bardziej. To źle, ty mam błysk, jest to szczęśliwy. Kurczę, naprawdę ta głowa jest the best. Ojej, to całe DNA powędrowało po twojej głowy, twojej głowy. Ludzie. Dobra, jeszcze z tym. Ludzie, cyborgi, takie te inne stworzenia. Dobra, to teraz zbierzmy. Życie mamy teraz 46. Wow. To się sporo. Nie wiem, czy normalnie też tyle, tak życie szybko przybywało. Ale idąc teraz z tym tropem, niszczmy. Od razu każdego tutaj rozwalajmy. Chyba jeszcze będzie jedna migracja, tak coś mi się kojarzy. I teraz pewnie jak wrócę, to będzie nowa migracja znowu. I znowu na nikogo nie zastanę i będę musiał migrować do nowego miejsca. Tak mi się wydaje. Dobra, teraz dalej jedźmy. Dalej, ludzie, nie uciekajcie! Teraz tego wielkiego trzeba rozwalić. Jak widzicie, no, mamy przewagę jednocześnie znaczącą, bo dobrze nastawiona nasza kompania do ataków, to popola każdego przeciwnika. No może nie wiem, kiedy królem bym zaatakował. Też nawet dla samego fanu by sobie sprawdził kiedyś. Czy, znaczy sprawdził może nie kiedyś, tylko że sprawdzę go w tym pojedynku jeszcze. Teraz rozgrywki całej, w sensie spor, próbujemy tego wielkiego spora też znaleźć i go spróbować zabić. Nie wiem, co się uda, ale to jest inna sprawa. Okej, okay. Zdobyliśmy kolejne punkciory. Teraz zbierzmy wszystkie rzeczy, tutaj sobie jeszcze, czyli wszystkie kości i będziemy mogli ewoluować naszego spora jeszcze bardziej. Mamy prawie 300 punktów DNA. To jest dużo, wiecie, to jest bardzo dużo. Zdrowie kolejne zdobyliśmy, no można się, no mało przyda. Nowe oczy, w ogóle te oczy nawet chyba irytują, zbywanie oczu. Dobra, oni są neutralni, więc możecie sobie żyć. No neutralne stworzenia, nic nie mam, naprawdę, nic do nich nie mam. O, co to jest? Sprint i szybkość. Wziąłem, że nowe skrzydełka. Bo one są przyjemne, są tak, fajnie się lata, ale naprawdę. Fajnie się lata, ale powiem wam, że do walki one są średnio przydatne. Dlatego też ja nie korzystam z nich aż tak często. Podczas rozgrywki takiej normalnej, jak tworzę swoje postacie. Po prostu nie ma sensu. Tak samo jak nie tworzę postaci z dwoma rękami czy z dwoma nogami. Bo wiem, że to się nie sumuje i to mi nie daje żadnych efektów dodatkowych. Więc nie ma sensu takich postaci w ogóle nawet tworzyć i marnować czas na tworzenie takiej postaci, która będzie nieopłacalna w późniejszym czasie. Dwoje nóg, dwoje rąk, więcej nie ma sensu tutaj się bawić. Dobrze, zew gotowy i zaczynamy kopulować. Tylko z kim? A z tobą, dobra.
Jest dobra, taniec głowy, a uszelala, głowę coś mi krzywi, kurczę, nie, to chyba jest demes. Najlepsza zabawa to jest właśnie wtedy, jak oni, no dobra, może nie wtedy, jak ja muszę postawić klocka takiego wielkiego, z którego ma jajo wyjść. Tak, to się udało, udało się. A jednak mamy skrzydła lepsze. Dobra, jak mówiłem, to będą lepsze skrzydła, to je zamontujemy, one od razu mają lepszy efekt, wam powiem. Popatrzcie, one nawet lepiej wyglądają już od razu. Mogę troszkę je lepiej teraz uformować, tak żeby one nie były aż tak bardzo widoczne dla nas na pierwszy rzut oka. Były tak bardziej schowane, ale dawały swoją funkcję, czyli dawały funkcję latania. Czekajcie, chciałem je schować bardziej, więc w ten sposób. No i dobra, one są schowane gdzieś tam z tyłu, jak nie będę widział, więc nie będą mi tutaj przeszkadzały w niczym. Łapki jakieś nowe nam doszły? Nie. Otwór gębowy? Nie doszedł nam nowy. Coś innego. Tutaj, taniec, szarża, nie, to nie jest, co potrzebujemy. Splunięcie, będziemy pluć na nich. Ha. Nie, to też nie będzie dla nas. Zdrowie, urok. No właśnie. Jesteśmy już na takim etapie, tak szczerze mówiąc, nie wiem, co teraz byłoby warto zrobić. Podstawienie tutaj butów nowych, to też nie ma sensu. Jak wam to właśnie tłumaczyłem, że to jest bezsensowne wydawanie punktów. Ale nie mam na co wydać. A nie, jeszcze to bezsensownie nie będę musiał wydawać w takim razie. Nawet po to, żeby tylko i wyłącznie je zmarnować, jak się mówi. Te plujki mnie interesują troszeczkę, wiecie. To są fajne, tak pluniesz sobie raz z daleka. Nawet po to, żeby zainteresować gościa sobą. Więc to ma jakiś plus, ale ja chyba zrobię sobie po prostu to, wymienię na jeszcze lepszy młot. Wiem, że efektu on mi nie da. Takiego, jakiego bym chciał. Ale przynajmniej będzie tutaj ładnie się prezentował. Dam może, odwrócę go, żeby on był skierowany w dół. Mam wrażenie, że to są dwa młoty nałożone na siebie. Wiecie co, miałem chyba dobre wrażenie, a to był chyba tylko efekt wizualny taki dziwny. Dobra. Teraz jaki chcemy build? Oczywiście z kolcami. Bez wysunięcia. Bez obrócenia. Okej. Okay. Taki stworek jest idealny, to jest to, co my właśnie chcemy mieć stworzone. To w takim razie wracajmy już do naszej rozgrywki. Wracamy na dół i zobaczymy, jak się będą znowu cieszyli na nas widok, jak sądzicie? Jak się będą cieszyć tym razem? Czy znowu nam uciekną, czy też zostaną? Jajko leży sobie. A oni znowu nam spierniczają, tak? Dokładnie, znowu następuje migracja. Tak, do zobaczenia, safe, pa, cześć, 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 do zobaczenia, popinuję jaja na chwilę. Tak, więc znowu, w tym samym momencie kończymy to nagranie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do dobrych polecień, dajemy łapki w górę i napiszcie na dole, jak wam się podoba ten odcinek i ogólnie gra Spore. Po tych już trzech odcinkach, które ja już wypuściłem. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. To pa, pa.